Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Daniel Jankowski i dzisiaj porozmawiamy o emocjach. Dlaczego o emocjach? Ano dlatego, że 28 sierpnia robiłem krótki film na naszym kanale YouTube, gdzie pytałem Was, czego aktualnie potrzebujecie, jeżeli chodzi o kontekst inwestycyjny. Czy bardziej pewnych doświadczeń, wniosków, czy bardziej technik, sposobów radzenia sobie z emocjami. Tak więc moim gościem jest dzisiaj Łukasz Bieliński. I dzień dobry. Zanim trochę więcej opowiem o Łukaszu, to fakt jest taki, że w tradingu, inwestycjach problem emocji dotyczy każdego inwestora. To od naszych emocji bardzo często zależy, czy realizujemy inwestycje z zyskiem, czy też ze stratą. Zaprosiłem Łukasza właśnie, aby porozmawiać o konfliktach wewnętrznych i trudnych emocjach, które pojawiają się na przykład podczas inwestowania, czy też tradingu. Sam osobiście pracuję z Łukaszem na sesjach indywidualnych, tu już prawie 2 lata będą w grudniu i udało mi się dużo zmienić w mojej postawie i emocjach. Mam więcej spokoju, akceptacji, empatii, które pozwalają mi podejmować lepsze decyzje, konstruktywnie podchodzić do konfliktów i mierzyć się z różnymi trudnościami i wyzwaniami. Dlatego też pomyślałem, że korzystając ze swojego doświadczenia, nie będzie lepszej osoby, która mogłaby o tych emocjach Wam opowiedzieć niż Łukasz, ponieważ już sam prawie 2 lata z Łukaszem pracuję i dalej będę pracować i widzę ogromne postępy w tak trudnym i złożonym temacie. Łukaszu, witam Cię serdecznie jeszcze raz. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja tylko dodam, że standardowo przygotowaliśmy dla Was materiały, które nigdzie nie są publikowane, więc poniżej macie listę, gdzie po pierwsze zapisując się dostaniecie materiał dotyczący gniewu i pracy z gniewem, a po drugie będziecie mogli zadać pytanie Łukaszowi, no bo te wszystkie materiały, które przygotowujemy, mają być odpowiedzią na to, czego Wy faktycznie potrzebujecie. Łukaszu, czy jesteś gotowy? Możemy zaczynać? Tak, jak najbardziej. A powiedz mi tylko jeszcze jedną rzecz, zanim zaczniemy. Dlaczego akurat wybrałeś ten materiał odnośnie gniewu? Bo też rozmawialiśmy o tym wcześniej, co dać osobom z naszego środowiska inwestorskiego i dlaczego akurat materiał odnośnie gniewu? Ja mam tutaj swoje przypuszczenia, ale nie chciałbym wyprzedzać. Tak, no myślę, że gniew jest taką dosyć częstą emocją, szczególnie przeżywaną przez mężczyzn. Kobiety też oczywiście gniew przeżywają, natomiast często kulturowo są uczone do tłumienia gniewu, no bo złość piękności szkodzi i tak dalej. Natomiast mężczyźni mają większą swobodę w tym przeżywaniu gniewu, natomiast często no, ten gniew upośledza nasze, powiedzmy, zdroworozsądkowe myślenie i warto byłoby ten gniew zrozumieć, bo często taka praca z gniewem, czy tam tradycyjne podejście ludzi do gniewu to jest takie, żeby po prostu nie przeżywać tego, więc kumulują ten gniew w sobie, na przykład nie wyrażają tego gniewu, a później to wybucha, tak? I pewnie każdy doświadczał sytuacji, gdzie tak się powstrzymywał i w końcu ten gniew urósł do takiego poziomu, że osoba wybuchła, dlatego myślę, że warto, szczególnie właśnie w kontekście prowadzenia inwestycji, tradingu, zapoznać się trochę z tym gniewem, oswoić się z tym gniewem, bo nie chodzi o to, żeby tego gniewu nie przeżywać, tylko żeby go zrozumieć i korzystać z niego w konstruktywny sposób później w swoim życiu. Tak, ja znam 2 osoby, które pożegnały się ze swoim telefonem pod wpływem emocji, jeżeli chodzi o inwestycje, więc no, tutaj będziemy poznawać strukturę tego, co w nas siedzi i uczyć się lepszych narzędzi, z których możemy skorzystać. Ja, słuchajcie, przygotowałem kilka pytań do Łukasza. Tak jak mówiłem, zadawajcie pytania poniżej po to, aby kolejne nagrania z Łukaszem były dopasowane do tego, czego aktualnie potrzebujecie, ale robiliśmy też ankietę, nawet teraz ją powtarzaliśmy, 2 dni temu, dzisiaj mamy 23, 21, zrobiliśmy ankietę też związaną z tym, jakie macie największe wyzwania, jeżeli chodzi o inwestowanie i bardzo często właśnie mówicie o emocjach. Ja na podstawie tego ułożyłem kilka pytań i pierwsze moje pytanie, Łukaszu, do Ciebie jest następujące. Jaką wiedzę warto byłoby zdobyć do radzenia sobie z silnymi emocjami podczas inwestowania? Dlaczego o to pytam? Bo wiesz, bardzo często jest tak, że ludzie mówią, no dobrze, ale ja potrafię kontrolować swoje emocje. A jak potem przychodzi to do czego, no to okazuje się, że szewc bez butów chodzi. Tak, tak. Więc no, na pewno szeroko pojęta psychologia będzie tutaj mocno pomagać. I myślę, że warto w ogóle zacząć od takiego uświadomienia sobie takiej struktury, właśnie jak te emocje się uruchamiają w nas. I tu polecam na przykład zapoznanie się z takim modelem ABC emocji Alberta Ellisa. To jest taki amerykański psycholog i psychoterapeuta, twórca terapii racjonalno-emotywnej, która należy do terapii poznawczo-behawioralnych, które z kolei mają udowodnioną skuteczność. Ten model ABC jest takim prostym modelem, też trzeba popatrzeć na niego trochę jako uproszczony model tych emocji. Natomiast mówi on o tym, że
Ten proces taki składa się z takich trzech etapów. Czyli pierwszym etapem to jest taka activating situation, czyli sytuacja aktywująca, czyli są to wszelkiego rodzaju wydarzenia, które odbieramy przez nasze zmysły. Czyli powiedzmy inwestując, ta świeczka ruszy się nie tak, jakbyśmy chcieli, prawda? Albo minął jakiś określony przedział czasowy, spodziewaliśmy się, że będzie powiedzmy wynik na określonym poziomie, jest na innym poziomie. No i to jest generalnie ten bodziec wyzwalający emocje. On jest neutralny, po prostu to się wydarza, taka jest rzeczywistość. Tak? Jedna osoba, która by obstawiała na przykład na spadki, no to się cieszy, że są spadki. Inna osoba, która obstawia na wzrost, no to się martwi, że i oczywiście odwrotnie. Drugim jakby krokiem, czyli w momencie, kiedy nasze zmysły odbiorą dany bodziec, dochodzi do tak zwanej interpretacji bodźca, czyli to jest B, czyli przychodzi tutaj ten system tak zwanych przekonań, czyli beliefs, czyli ten bodziec jest filtrowany przez nasze przekonania i w zależności od tego, jakie my mamy przekonania na dany temat, no to uruchamiają się C, właśnie consequences, czyli nasze emocje i nasze zachowania. I właśnie o ile nie mamy wpływu na ten bodziec aktywujący, nie mamy też wpływu na emocje, które się pojawiają, czy nie możemy sobie włączać i wyłączać za pomocą jakiegoś przycisku w głowie, tak, że teraz nie chcę czuć złości, tak, albo chcę czuć spokój. Oczywiście gdzieś tam sobie w głowie mówimy, ale uspokój się, bądź spokojny, wyluzuj, nic się nie stało, tylko często to nie zawsze działa. Natomiast to, na co my mamy wpływ, to jest na ten nasz system przekonań, czyli właśnie na ten sposób interpretowania rzeczywistości. No i tutaj w zasadzie jest taka dosyć szeroka wiedza, którą warto byłoby zdobyć, od przede wszystkim w ogóle wyłapywania naszych przekonań, bo często jest tak, że my nawet nie mamy świadomości, że jakieś przekonania w naszej głowie są, po prostu mamy wrażenie, że patrzymy na rzeczywistość. Typu na przykład ktoś przychodzi, nie wiem, umówiliśmy się z kimś na 10, ktoś przychodzi 15 po 10 i od razu w naszej głowie pojawia się myśl, on się spóźnił, już pojawia się złość, a gdzieś pod spodem jest masa przekonań, że nie wiem, on nas nie szanuje, że tak być nie powinno i tak dalej. I my nawet tego nie zauważamy, bo to się dzieje w ułamku sekundy, a już jesteśmy właśnie pod wpływem wielu naszych przekonań, które tam się uruchomiły, więc pierwszy krok to w ogóle nauczyć się wyłapywać te przekonania. Drugi krok to jest rozpoznawać, które z tych przekonań są sabotujące, bo jest tak, że te przekonania mogą być albo sabotujące, albo wspierające nas. I też warto byłoby sobie takie uświadomić, czym się różnią jedno od drugich. No i kolejnym takim krokiem to jest rozpoznanie źródła przekonania, czyli te wszystkie przekonania, nawet te, które mamy sabotujące, one zostały stworzone przez nasz umysł z jakiegoś powodu, jest jakiś głębszy sens w tych przekonaniach, one przynajmniej z założenia mają zaspokajać jakieś nasze potrzeby i bez takiej świadomości, jakie potrzeby my chcemy zaspokoić za pomocą danego przekonania, nawet które jest sabotujące, możemy w ogóle nie, znaczy możemy mieć trudność ze zmianą takiego przekonania, bo teoretycznie może nam się wydawać, że to jest no tak jak nie wiem, z paleniem, że wiadomo, że palenie jest niezdrowe, nie warto palić i tak dalej, ludzie mimo to palą, bo jakieś głębokie potrzeby zaspokaja to palenie. I właśnie takie głębokie uświadomienie sobie często tych potrzeb, które się kryją pod takimi przekonaniami, pozwala nam łatwiej na przykład się uwolnić od sabotujących przekonań i stworzyć bardziej produktywne. Więc temat wielki oczywiście, natomiast no pewnie mógłbym rozmawiać o tym tutaj godzinami, ale mamy ograniczony czas, więc może tyle na razie. No jeśli chodzi o wiedzę. Może podzielcie się z nami z waszymi przekonaniami, bo ja miałem na przykład takie przekonanie, jak to był 2008 rok, tak, chyba w 2008 zaczynałem inwestować, to miałem takie przekonania, że wiesz, że inwestowanie jest tylko dla wybranych ludzi, że do inwestycji potrzeba dużych kapitałów i tak dalej, dużych środków, nie? Więc prośba gorąca dla tych, którzy nas oglądają, podzielcie się też waszymi przekonaniami, może coś ciekawego z tego wyniknie, że tutaj trochę Łukasza pociągnę za język przy kolejnych nagraniach i będziemy mogli pewne mity obalić, bo te mity bardzo często przeszkadzają w tradingu i w inwestowaniu również. Dobra, no to lecimy dalej. Łukaszu, bo tak trochę przeleciałem bardzo szybko przedstawiając ciebie i może wrócę do takiego początku, kiedy ja zacząłem z tobą współpracować, bo pamiętam jak podczas jednej z rozmów z moim wspólnikiem, akurat wtedy Piotrem, on powiedział, słuchaj Daniel, pracuję z takim człowiekiem, który bardzo pomaga mi w kontekście emocji,
uporządkować pewne rzeczy, spojrzeć z innego punktu widzenia. Ja sobie pomyślałem na początku, Piotr, ale ja nie muszę przecież z nikim pracować, przecież emocje, komunikacja. Ja się tym zajmuję, wiesz, od ponad 10 lat, tak, zawodowo, więc ja na ten temat wiem wszystko. A ty się specjalizujesz w NVC. Jakbyś mógł w dwóch zdaniach powiedzieć, czym jest komunikacja bez przemocy, bo to jest bardzo fajny temat i myślę, że to też otworzy trochę oczy naszym inwestorom, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby w kogoś tam, wiesz, tym językiem szakala, tak, czy żyrafy cisnąć, ale z drugiej strony, żeby właśnie mieć taki punkt odniesienia, więc tak może w dwóch, trzech zdaniach. Oj, właśnie w dwóch, trzech zdaniach to jest dla mnie zawsze wielkie wyzwanie, jak powiedzieć o czymś wielkim właśnie w tak krótki sposób. I w ogóle, dlaczego akurat mamy mówić o non-violent communication w kontekście emocji, tak? Bo taki jest temat naszego spotkania. A więc warto sobie uświadomić, bo ja w ogóle zakochałem się tak, w rozwoju osobistym jestem, to już będzie, czekajcie, lata lecą szybko, a tak, będzie z 19 lat, kiedy zacząłem jakieś tam pierwsze książki rozwojowe, psychologiczne czytać, później byłem na wielu różnych szkoleniach, miałem też studia podyplomowe z coachingu na SWPS w Warszawie, więc jakby ponad połowę życia towarzyszy mi zgłębianie takiej wiedzy psychologicznej i takiego szeroko pojętego rozwoju osobistego. No i właśnie około 5 lat temu trafiłem na właśnie non-violent communication, jest to metoda, w której się naprawdę zakochałem i ona teraz jakby zdominowała większość mojego życia. To jest jakby część mojego życia, część jakby bez której już sobie nie wyobrażam funkcjonować. I niestety nazwa wprowadza w błąd, bo non-violent communication kojarzy się z jakąś techniką komunikacji, natomiast non-violent communication bardziej można byłoby porównać do filozofii. Czyli to jest praktyka, która pozwala zmienić nam mocno naszą postawę, nasz sposób patrzenia na świat, czyli właśnie nasz system przekonań, bo o tym mówiliśmy, że ten model ABC, nasze emocje zależą właśnie od tego, w jaki sposób my patrzymy na świat. Więc non-violent communication pozwala nam zmienić tę perspektywę na taką, która pozwala na właśnie mniej złości, więcej kontaktu, więcej empatii z innymi ludźmi, ale przede wszystkim też z sobą samym, bo często nam się wydaje, że komunikacja to jest tylko jakby kontekst związany z rozmową z drugim człowiekiem, natomiast komunikacja to przede wszystkim rozmowa z samym sobą, czyli my myśląc, a czym są myśli? Myśli to są właśnie różne teksty, które mamy w głowie, czyli mówimy sobie różnego rodzaju słowa w naszej głowie, rozmawiamy ze sobą, tak? Mamy badania naukowe, które pokazują, że mózg nie jest jakby jedną taką, no nie wiem, zwartą konstrukcją. Mamy różne sieci neuronowe, które ze sobą współoddziałują i te sieci neuronowe można byłoby, czyli jakby ich aktywność można by przełożyć na coś takiego jak subosobowości, czyli każdy z nas ma różne części, tak? Czyli my nie jesteśmy jakby spójną jaźnią, która jest jakby jednym człowiekiem, tylko w różnych kontekstach my się różnie zachowujemy i często nawet toczymy batalię, nie? Na przykład inwestując, a może jednak więcej pieniędzy, a nie, już za dużo, nie? I mamy tak jakby czasami tą metaforę diabełka, tak? I tego aniołka, które nam podpowiadają do jednego i do drugiego ucha. Tylko ma to przełożenie po prostu już na takie badanie neurobiologiczne, które mówią, że po prostu my mamy różne, nasz mózg jakby ma te sieci neuronowe, które się aktywują i które ze sobą się komunikują, tak? Czyli my możemy właśnie przez nieumiejętny sposób rozmawiania ze sobą doprowadzać się do konfliktów wewnętrznych, które właśnie powodują takie zblokowanie, gdzie doświadczamy jakiegoś napięcia, jakiejś złości, bezsilności, takiego zagubienia, no bo czujemy, z jednej strony chcemy coś, a z drugiej strony się czegoś boimy i mamy ten jakby pomieszanie różnych emocji, przez co ciężko nam podejmować decyzje, tak? No bo mamy konflikt, który jest w nas, który nie pozwala nam na przykład podjąć decyzji, a później na przykład jak już za dużo zwlekamy, podejmiemy decyzję, no to później jest, a nie mówiłem, właśnie, mówiłem ci, że powinieneś coś. I teraz zaczynamy siebie obwiniać, nie? No i dla wielu ludzi jest to mocno wypalające, mocno męczące i to prowadzi no chociażby do albo rezygnacji z danego jakiegoś marzenia, na przykład bycia inwestorem, albo właśnie do jakiegoś wypalenia czy podejmowania złych decyzji, które później nas kosztują dużo pieniędzy. No ja jeszcze tylko powiem, że to, co mnie zaskoczyło, że to właśnie w tym, czego ty uczysz, właśnie bardzo istotne jest to, żeby dotrzeć do pewnych potrzeb,
które nie są zaspokojone. I to też otworzyło mi w głowie bardzo wiele. Ale dobra, przejdźmy może do kolejnych pytań, bo faktycznie o tym moglibyśmy bardzo długo rozmawiać. Powiedz mi taką jedną ważną rzecz, bo bardzo często w inwestycjach jest tak, że albo ulegam FOMO, że wiesz, rośnie, no to wsiadam wtedy tak do tego pociągu i wtedy bardzo często po dynamicznych wzrostach jest korekta i żałujemy, mówimy, kurczę, no zrobiłem błąd i tak dalej. Tak jak mówisz, te błędy mogą doprowadzić do tego, że ktoś może w ogóle powiedzieć, no to inwestycje nie są dla mnie, więc jak przestać obwiniać siebie i krytykować za popełnione błędy, bo myślę, że wielu ludzi potem, wiesz, nie radząc sobie z tym, po prostu porzuca pewne rzeczy, tak? I to jest chyba najgorsze, co można w życiu zrobić, ale chciałbym posłuchać ciebie. Tak, więc po pierwsze warto sobie uświadomić, że ta krytyka to jest pewna forma radzenia sobie z błędami, której gdzieś się nauczyliśmy, tak? Więc gdzie się tego nauczyliśmy? Już od najmłodszych lat, jak jesteśmy dziećmi, to w naszej kulturze, w której jesteśmy wychowywani, jesteśmy uczeni właśnie takiego podejścia opartego na karach i nagrodach. Jak małe dziecko według rodzica popełni błąd, no to dostaje ochrzan, nie? W różnej formie. I te słowa rodzica są no, najczęściej w takiej formie no, dotykającej, tak, dziecka, czyli jak ty się zachowujesz, nie można tak robić, jeszcze raz tak zrobisz, mamy, nie wiem, albo jakieś porównania, zobacz jak Zosia się jest grzeczna, ty jesteś niegrzeczny, albo właśnie jeszcze raz tak zrobisz, to zobaczysz, mamy tu jakieś groźby, albo jesteś egoistą, tak, mamy tutaj etykiety, myślisz tylko o sobie, w ogóle nam nie pomagasz, nie zależy ci na nas, wzbudzanie poczucia winy. I mamy szereg różnego rodzaju komunikatów, które słyszeliśmy od małego, a nasz mózg ma taką zdolność do przyjmowania słów innych za własne. Czyli to się nazywa w psychologii takim zjawiskiem introjekcji, czyli słowa naszych rodziców stają się naszymi własnymi w naszej głowie i tak powstają myśli, tak? Czyli przez to, że byliśmy w społeczeństwie i dostawaliśmy różnego rodzaju teksty, różnego rodzaju słowa, zdania od osób, które nam towarzyszyły, no to one się stawały naszą jakby częścią nas. I w taki sposób nauczyliśmy się, no właśnie, opierdzielać za popełnione błędy. Problem jest jednak taki, że często, o ile rodzic ma dobre intencje, bo ma jakąś właśnie potrzebę, na przykład troski o swoje dziecko, to forma troski, którą wybiera, która często jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, tak, bo tego doświadcza od swoich rodziców, a oni od swoich rodziców, tak, i tak wiele pokoleń wstecz, jest często destruktywna z tego względu, że no, wysyłamy sprzeczny sygnał. Czyli rodzic ma założenie, że jeżeli na przykład powie dziecku, co ma robić, to jest wystarczające, żeby rozwiązać problemy. No, a jednak najwięcej się uczymy na naszych błędach, pod warunkiem, że oczywiście jesteśmy wspierani później w wyciąganiu wniosków z tych błędów, nie? Czyli gdzie mamy akceptację, gdzie mamy zrozumienie, gdzie mamy wytłumaczenie, gdzie mamy wsparcie, gdzie jest przestrzeń na to, żeby na przykład, żebyśmy wyciągnęli te konstruktywne wnioski, a nie opierdziel, bo opierdziel działa tak, że jeżeli się pojawia silny stres, on wyłącza nam zdrowy rozsądek. Przestajemy jakby przetwarzać to w taki logiczny sposób, tylko bardziej reagujemy jak zwierzę, tak? Mamy ten system ataku, ucieczki, zamrożenia, który ewolucyjnie odziedziczyliśmy po naszych przodkach i który pozwalał nam przetrwać na sawannie, kiedy jeszcze nie mieliśmy takiej cywilizacji, pojawił się tygrys szablozemny, to trzeba było szybko zareagować, nie było czasu na analizę, tylko albo uciekać, albo udawać, tak, że mnie nie ma, czyli zamrozić się, nie ruszać, albo właśnie walczyć. No tyle tylko, że w takim stanie ciężko jest wyciągać konstruktywne wnioski, nie? A dziecko jest narażane właśnie na tego typu sytuacje, ten rodzic staje się takim tygrysem szablozębnym i tam nie ma wtedy przestrzeni na myślenie. I teraz właśnie my nauczyliśmy się takiego krytykowania siebie od naszych rodziców, czy od, nie wiem, w szkole, od nauczycieli i przez resztę społeczeństwa, w którym funkcjonowaliśmy. No i mamy tego krytyka wewnętrznego, który nas opierdziela. I teraz nie chodzi o to, żeby jakby walczyć z krytykiem. Ten krytyk jest częścią nas, nie możemy sobie wyciąć kawałka mózgu, wyciągnąć i dobra, ten krytyk to idzie do śmieci. Tylko właśnie ten non-violent communication jest ciekawą metodą, bo ona na przykład pomaga w pracy z tym krytykiem wewnętrznym. I praca polega na tym, żeby usłyszeć, co się kryje pod krytyką.
Bo krytyk komunikuje się z nami w tak zwanym komunikacie ty, czyli ty idioto, znowu popełniłeś błąd, przecież wiedziałeś, że tak będzie, czyli krytyk mówi jakby o tej, o nas, nie? Natomiast my się możemy nauczyć słuchać tego krytyka za pomocą NVC w takiej formie, żeby usłyszeć, co on mówi tak naprawdę o swoich uczuciach i potrzebach. Czyli kiedy on mówi, ty idioto, znowu popełniłeś błąd, to możemy posłuchać, ale co ty czujesz, czego potrzebujesz, mój krytyku? Nie? I teraz ten krytyk, pracując z nim, możemy usłyszeć, że ten krytyk mówi, wiesz co, kiedy... Nie wiem, czytałeś dane, nie wiem, czy poznałeś wiedzę dotyczącą akurat takich sytuacji i jej nie wdrożyłeś w życie, to ja się teraz boję, że możemy stracić określoną ilość pieniędzy, a ważne jest dla mnie to, żeby na przykład zadbać o nasze bezpieczeństwo, plus chciałbym też zadbać o nasz odpoczynek psychiczny, bo wiem, że tego typu sytuacje są dla ciebie trudne i długo je przeżywasz i się po prostu boję, że to się będzie powtarzać. Czyli dzięki temu już możemy zobaczyć, że ten krytyk tak naprawdę on się o nas troszczy, tylko nie potrafi tego powiedzieć w konstruktywny sposób, tylko mówi to w sposób właśnie taki ocenny, krytykujący, który zamiast nas wspierać, to jeszcze nas tak, wiecie, tak podcina nam skrzydła, nie? Rzuca nam kłody pod nogi. No tak, jeżeli mamy odpowiedniej wiedzy i też interpretacji, takiej, o której teraz ty mówisz, że warto trochę się zdysocjować i spojrzeć na to, że tak powiem, z innej perspektywy i porozmawiać, tak, ze sobą tutaj z tą formą krytyczną, to bardzo często gdzieś tam dochodzi do tego, że odpuszczamy. I to właśnie dlatego chciałem nawiązać do kolejnej rzeczy. Jak poradzić sobie z lękiem przed porażką? Jak zwiększyć swoją odwagę w inwestowaniu? Bo ten lęk przed porażką jest czymś, co bardzo mocno ludzi stopuje. Wiesz, to jest jedna z takich... no, obiekcji bardzo mocnych. No a druga sprawa, odwaga, tak? No to też jest nierozerwalną częścią, no bo trzeba jednak tą decyzję podjąć, tak? Potem trzeba być w tej decyzji albo reagować, tak? Albo wychodzić z inwestycji, albo umieć odpowiednio też się zachować, no ale co byś tutaj powiedział w tym kontekście? Tak, no praca z lękiem znowu bardzo duży temat. Natomiast to, co można byłoby tak na szybko tutaj powiedzieć, myślę, że pierwszy temat to jest taki ważny, który też na przykład często w terapiach różnych poznawczo-behawioralnych jest wykorzystywany. To jest takie narzędzie polegające na tym, żeby pójść po prostu w ekstremum, czyli w ogóle zastanowienie się, co najgorszego się może stać. Bo często strach ma wielkie oczy i my możemy mieć nieadekwatną reakcję, czyli będzie źle, ale co to znaczy, że będzie źle? Jest to mgliste. I rzadko sobie na przykład zadajemy takie pytania, żeby wejść w tą jaskinię lwa i zobaczyć, co tam jest tak naprawdę, nie? Czyli co najgorszego się może stać? No zbankrutuję, ale co to znaczy, że zbankrutuję? No, że będę mieć długi, a na przykład o jakiej wielkości będę miał długi? No bo wiesz, dług, no to jest pojęcie względne. Można mieć, nie wiem, 10 zł u kolegi, a można mieć 10 milionów u inwestorów, nie? Więc znowu pytanie, jeżeli już mówimy o długach, to jakiej wielkości te długi, nie? Kolejna rzecz... No dobrze, a jak szybko można wyjść z takich długów? Jak można byłoby na przykład się ochronić przed tymi długami? Jak można byłoby na przykład ten majątek, nie wiem, zabezpieczyć jakoś? Albo czy ja mam jakieś... właśnie dalej, co najgorszego się może stać? Nie? No bo to jest, stracę pieniądze, ale ile tych pieniędzy? A do czego to może doprowadzić? I nagle się może okazać, że jak tak wejdziemy głębiej, zadamy sobie pytanie, co najgorszego się może stać, to no powiedzmy... Może będzie nieprzyjemnie, ale nie będzie tragicznie, nie? Wiecie, to my ludzie się na tym łapiemy cały czas. Ja na przykład ostatnio miałem taką śmieszną sytuację, bo już się dokładnie nie znam w tych sprawach, ale jak się kupuje, nie wiem, mieszkanie, tam jest ta zmiana tego przeznaczenia gruntów, chyba nie wiem, czy ja to dobrze mówię, że generalnie jest tam użytkowanie wieczyste, później można jakieś tam dokumenty złożyć I przychodzi w związku na własność. Tak, i przychodzi to na własność. No i generalnie była taka sytuacja, że moja żona miała się tym zająć, no i powiedzmy to tam mija jeden, drugi, trzeci miesiąc. U mnie jakiś rośnie stres i ja tam jej przypominam raz, drugi, trzeci. Oczywiście ona spoko zrobi, ale nagle się okazuje, że coś tam nie zrobiła. I w pewnym momencie sobie zadałem pytanie, mówię, dobrze, ale stop, Łukasz. Ale czy ty masz jasność w ogóle, jakie są konsekwencje tego? Jakie ty masz w ogóle przekonania? Bo ja już sobie, jak się zatrzymałem nad tym, zacząłem analizować, to mi się pojawiła taka myśl,
że od razu, że jeżeli my tego nie złożymy na czas albo złożymy to w niewłaściwy sposób, to wtedy będzie jakaś tam naliczana opłata, a jak się to złoży, to wtedy jest jakaś tam opłata niwelowana od razu, nie? I mówię, kurczę, no ja nie mam świadomości, ja sobie nawyobrażałem i na przykład poszedłem do mojej żony i mówię, co najgorszego się może stać? No nic, no po prostu jak w tym roku nie opłacimy, to po prostu w przyszłym no można to dalej złożyć, jakby nic się za bardzo nie stanie. I nagle tak za mnie wszystko zeszło, a to znowu dało mi taki dowód, że nasz umysł właśnie bardzo, wiecie, no mówię, ja siedzę w temacie tyle lat, a mimo tego ja się łapię na takich rzeczach, bo mamy tak silne nawyki, że nie jesteśmy w stanie jakby wszystkiego objąć naszą świadomością. Więc warto byłoby w ogóle się zastanowić, co najgorszego się może wydarzyć i sprawdzić, czy rzeczywiście strach ma aż tak wielkie oczy, a czasami rzeczywiście może mieć, tak? Czyli rzeczywiście, jeżeli, nie wiem, zainwestujemy bardzo dużo pieniędzy, nie mamy jakiejś dywersyfikacji, nie mamy żadnego zabezpieczenia, nie wiem, mamy jeszcze dodatkowo jakieś kredyty, nie mamy żadnej rodziny bliskich na tyle majętnych, żeby nas ewentualnie wsparli i tak dalej. I nagle się może okazać, że rzeczywiście ten strach jest adekwatny. I tu nie chodzi o to teraz, żeby go wyłączyć, no bo on jest adekwatny, tak? To jest tak jak, no to dobrze, że się boimy na przykład przebiegać przez ruchliwe skrzyżowanie, no bo nas może przejechać samochód. Nie chodzi o to, żeby się pozbyć za wszelką cenę lęku, nie? Bo lęk pozwala nam przetrwać, tylko żeby świadomie sprawdzić, czy ten lęk jest adekwatny, czy nieadekwatny, bo może być nieadekwatny, a może być adekwatny. Jeżeli jest adekwatny, to wtedy możemy zastanowić się, jakie kroki mogę podjąć, żeby po prostu zabezpieczyć się przed tym. Nie? Czyli jakie działania mogę podjąć, żeby właśnie w najgorszej sytuacji jakoś mieć ten plan B, który pozwoli mi się jakoś uratować. Nie? Więc to jest chociażby kontekst taki do pracy z lękiem, żeby no, sprawdzić adekwatność. Tak? Ja to jest jeden z kroków. Tak prywatnie powiem ci odnośnie tego, co ty powiedziałeś. Ja pamiętam, że pierwszy raz natknąłem się na to, o czym ty mówisz w książce Dale'a Carnegie, jak przestać się martwić i zacząć żyć. I tam było na jednej stronie, chyba na 130 którejś, 7 czy którejś, już nie pamiętam, właśnie to sformułowanie, o którym mówiłeś. Co najgorszego może się stać? Ja wtedy pamiętam, byłem zakopanym, kupowałem to na feriach zimowych, wiesz, i w ogóle była przecena w Biedronce tej książki, nie? Tam kosztowała, nie wiem, kilkanaście złotych. Ja sobie mówię, poczułem, że muszę kupić tą książkę, bo już czytałem jego wcześniejszą książkę i tam było kilka ciekawych rzeczy, ale mówię sobie, no jak ja kupię książkę i wiesz, przy kasie pani ją zeskanuje i sobie pomyślę, no ten człowiek musi się martwić, nie? Ale mówię, dobra, walić to, kupiłem tą książkę i nad tym zdaniem, powiem ci, to jest jedno z takich magicznych zdań, które totalnie zmieniło mi w głowie, jeżeli chodzi o podejmowanie jakiegokolwiek, wiesz, wychodzenie, znaczy podejście do strachu. Bo bardzo często ograniczają nas pewne, przed robieniem pewnych rzeczy, właśnie ten strach, ten lęk. I ja jeszcze traktuję to na takiej zasadzie, że sobie rozpisuję potem scenariusze, które mogą się wydarzyć, bo wiesz, większość tak z nich się nie wydarzy. Tak. Zrealizuje się jeden, tak? I często jest jakiś zupełnie inny niż ten, który sobie dokładaliśmy. Ale właśnie wtedy daje mi to taki komfort, że mogę zobaczyć, ok, jakie scenariusze mnie czekają, w głowie sobie przerobić te emocje, które mogą się wtedy pojawić, ale z drugiej strony też pewnego rodzaju zrobić pod to zabezpieczenie, czy też kolejne kroki wychodzenia z tych sytuacji, w cudzysłowie kryzysowych, które mogą się pojawić, tak? Jako taka kontynuacja. I to jest coś niesamowitego, bo cały czas na tym się łapę, że mój mózg w tą stronę pracuje i to już było dobre, no 8 lat temu, kiedy na to właśnie się natchnąłem i tak mówię, kurczę, dlaczego tak późno, nie? No ale każdy ma z nas swój czas, ale dobra. Tak. Bardzo ważna rzecz w świecie krypto, nie wiem czy wiesz, ale marzeniem każdego inwestora jest mieć swoje Lambo. Więc to jest taki, wiesz, wyznacznik w ogóle sukcesu, tak? I bardzo często ludzie już stawiają sobie cele takie, wiesz, bardzo ambitne, kwotowe, nawet nie wiedzą po co im ten milion, ale muszę zarobić milion na kryptowalutach. I teraz mam do Ciebie takie pytanie z tym związane. Czy sposób wyznaczenia celów może mieć wpływ na nasze emocje podczas inwestowania? Tak, to jest bardzo też duży temat związany z pracą z lękiem. Bo jedna rzecz to są te konsekwencje, o których mówiliśmy, negatywne, które mogą się wydarzyć i kwestia odpowiedniego przygotowania się do tego. Natomiast druga kwestia to jest właśnie takie odpowiednie wyznaczanie celów. Ja tutaj bardzo dużo skorzystałem w moim życiu, kiedy przeczytałem taką książkę w kontekście właśnie wyznaczenia celów. Książkę Sztuka życia według stoików.
która mówi o filozofii stoickiej. Jakie podejście ma filozofia stoicka właśnie do wyznaczenia celów? W ogóle... Przepraszam, tylko taki przerwę, no. Że te stoicyzm w inwestycjach to też takie bardzo dwie rzeczy, które idą obok siebie, ale proszę mów dalej. Tak, bo tak, książkę tak, też właśnie. Polecam, czytałem i to jest faktycznie pozycja ciekawa. Tak, szczególnie, że na przykład Aureliusz? Marek Aureliusz był stoikiem, to był władca Rzymu, który akurat miał takiego niefarta, że zdarzyło się bardzo dużo w danym momencie różnych kataklizmów, tak? Od jakichś tam klęsk żywiołowych przez dżumę, on sam na dżumę zmarł. Natomiast on właśnie wyznawał filozofię stoicką, która pozwalała mu, przynajmniej z tego, co było opisywane w historii, zachować spokój nawet w najtrudniejszych sytuacjach. I tym fundamentem filozofii stoickiej to jest rozróżnianie rzeczy zależnych i niezależnych. No właśnie, ja tylko dodam, tak, jak wyznaczać teraz cele, żeby odczuwać mniejszy stres, tak? Takie właśnie. Takie pytanie, wiesz, dopełniające, bo tak, czyli właśnie, stronę trochę poszli. Tak, czyli właśnie tutaj jest ten fundament rozróżniania celów, co jest zależne, co jest rzeczą zależną, co jest niezależną ode mnie, bo jak wyznaczamy cele, które są niezależne ode mnie, a mi się wydaje, że są zależne ode mnie, no to wtedy doświadczam dużego stresu. Teraz dla przykładu, ja też przez wiele lat pracowałem w branży finansowo-ubezpieczeniowej, sprzedawałem ubezpieczenia na życie, programy inwestycyjne. No i wiązało się to oczywiście z taką aktywną sprzedażą. Ja nie siedziałem w biurze, nie przychodzili do mnie klienci, tylko ja pozyskiwałem klientów, no to narażałem się oczywiście na wiele różnego rodzaju stresujących sytuacji. I to, co mi nie pomagało, to było właśnie wyznaczenie celów w stylu Łukasz, twoim celem, miałem swojego kierownika, który mi tam wyznaczał cele, to było na przykład twoim zadaniem jest umówić co najmniej 3 spotkania w danym tygodniu, nie? No, ja bym wolał 10 nawet, drogi mój kierowniku, nie? Natomiast problem jest taki, że właśnie ten cel, na przykład umów ileś spotkań albo sprzedaj ileś produktów za określoną cenę, jest niezależny ode mnie. W filozofii stoickiej jest czarno-białe rozróżnienie. Albo coś jest zależne ode mnie w 100%, albo jeżeli nie jest w 100%, to znaczy, że to jest niezależne ode mnie. Tam jest, nie ma, że jest trochę zależne albo bardzo zależne, tam jest albo zależne, albo niezależne. No i teraz umówienie spotkania jest ostatecznie zależne od klienta. On decyduje, on powie albo tak, albo nie. Natomiast to, co jest ode mnie zależne, to jest na przykład wykonanie telefonu. Nie? A w zasadzie nawet chęć wykonania telefonu, bo zawsze może być tak, niezależne jest ode mnie, czy operator nagle nie spali masztu na przykład 5G czy jakiegoś innego, nie? I wtedy na przykład odetnie mi połączenie z telefonem. Więc to jest niezależne ode mnie, natomiast moja chęć, ja mogę pracować nad tym, że ja chcę. I nawet jak mi ten, nie wiem, uszkodzi się ten maszt, czy jakaś jest awaria, to jeżeli ja chcę, to wtedy ja znajdę rozwiązania. Na przykład poproszę kogoś, żeby mi pożyczył telefon, albo pójdę gdzieś, nie wiem, kupię do sklepu jakiś inny telefon i wtedy na przykład zwiększam prawdopodobieństwo osiągnięcia celu niezależnego. Nie? Czyli na przykład zarobienia określonej sumy pieniędzy. Tylko ważne jest, żeby rozróżniać, co jest zależne, co jest niezależne, bo jeżeli ja to rozróżnię, to ja mam generalnie gwarancję sukcesów. Zawsze. Oczywiście nie zawsze będę do końca zadowolony, bo może być tak, no wykonałem 30 telefonów i nikt się ze mną nie umówił. Nie? To z jednej strony osiągnąłem sukces, no bo wykonałem 30 telefonów, takie było moje założenie. Tyle chciałem, zrobiłem to, to mam sukces. Nie? No może nie jestem zadowolony, bo nie mam tych spotkań, ale zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy danego dnia, osiągnąłem swój cel, teraz moim kolejnym celem może być na przykład wyciąganie wniosków. To jest znowu zależne ode mnie, nie? Mogę wyciągnąć wnioski, czyli mogę na przykład przeanalizować rozmowy, mogę stworzyć tekst, który będę chciał przetestować na przykład dnia jutrzejszego. Nie? Więc podobnie w inwestowaniu, czyli my sobie wyobrażamy właśnie, chcemy zarobić X, no ale to jest niezależne od ciebie. To jest zależne od rynków, zależne od miliona czynników, których wszystkich nie przewidzisz. Oczywiście jest analiza techniczna, jest analiza fundamentalna, tak? Natomiast niestety nie mamy tej szklanej kuli, żeby na 100% wiedzieć, jak się rynek zachowa. Oczywiście to, co jest zależne od nas, no jest właśnie zastosowanie określonej wiedzy, określonych działań i to jest zależne od nas.
I bo to zwiększa prawdopodobieństwo, ale nie gwarantuje sukcesu. I właśnie cała sztuka to jest to głębko, tu chodzi o takie głębokie naprawdę zrozumienie tego, bo wtedy spada naprawdę dużo stresu, bo ja zrobiłem swoją robotę. Okej, straciłem kasę, okej, ale to jest niezależne ode mnie, to jest w pakiecie, nie? To jest w tej zabawie. Tak samo jak w zabawie, nie wiem, w życiu jest to, że może ci spaść cegłówka na głowę, nie? To jest niezależne od ciebie. No możesz oczywiście się starać omijać pewne miejsca, ale ostatecznie to jest niezależne od ciebie. Możesz dbać o prawdopodobieństwo, żeby się to nie wydarzyło, ale ostatecznie, kto wie, może mimo wszystko i tak na ciebie ta cegłówka spadnie. To jest w pakiecie. Tak samo tutaj w pakiecie jest to, że no, nie jesteśmy jakimiś magami przewidującymi przyszłość w 100% dokładnie tak, jak będzie. Możemy pracować na prawdopodobieństwie i mając w akceptacji to, mając to w świadomości, mogę sobie wyznaczać takie cele właśnie, nie? Czyli chcę dzisiaj otworzyć pozycję taką i taką i trzymać ją tyle i tyle. I to jest mój sukces, nie? Bo ja to chcę. Robię, jeżeli mam wynik inny niż ten, niż gdybym chciał, to pamiętam, to jest niezależne ode mnie. Zależne było to, tu osiągnąłem sukces, teraz mogę wyciągnąć wniosek, coś zmodyfikować i spróbować jeszcze raz. Nie? Czyli tak, no to jest taka, myślę, ważna kwestia związana właśnie z wyznaczaniem celów, żeby w ogóle rozpoznać, które z tych moich celów, które ja sobie wyznaczam, są celami zależnymi, a które niezależnymi. I to jest pierwszy obszar. Natomiast drugi obszar w kontekście wyznaczania celów to jest w ogóle zastanowienie się, jaki jest w ogóle mój motyw związany z danym celem. Czyli jak mówisz, że na przykład wiele osób ma to marzenie tego miliona, przykład, tak? To jest tego miliona. Często, że milion. No. Tak, milion, Lambo, czy cokolwiek innego. To warto sobie zadać pytanie właśnie, jakie ja potrzeby chcę zaspokoić za pomocą tego celu, który jest niezależny ode mnie ostatecznie. Nie? Natomiast na który mogę pracować, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo jego osiągnięcia. Może się okazać, że właśnie w jakiejś głębszej pracy, tylko zalecam właśnie korzystanie jeszcze z pomocy kogoś, kto pomaga, tak, w sesjach indywidualnych, bo czasami samemu ciężko się do tego dokopać. Natomiast odkryć ten motyw, czyli jakie potrzeby chcę zaspokoić. Może się okazać, że tam pod spodem jest jakaś, ja potrzebuję zaufania do siebie, tak? Do swoich kompetencji. Ja potrzebuję akceptacji siebie, ale mam takie przekonanie, że mogę siebie zaakceptować dopiero wtedy, kiedy zdobędę zaufanie do swoich kompetencji, a znowu mam przekonanie, że zaufanie do kompetencji da mi ten milion. Tylko warto znowu sobie uświadomić, że jedno z drugim nie oznacza to, że zarobisz milion, wcale nie oznacza, że masz kompetencje. Możesz mieć po prostu czystego farta. Tak, nie? Może być tak, że nie zarobisz miliona, masz zajebiste kompetencje, tylko nie miałeś farta w danym momencie. Nie? Więc uświadomienie sobie, że w ogóle, że jedno z drugim, że jedno nie równa się drugiemu, nie? Oczywiście jest to korelacja, ale nie jest to równoznaczność, tak? Że jedno, że jak masz sukces, ja pamiętam właśnie też branża sprzedażowa, miałem znajomego, który pracował w branży telekomunikacyjnej i on zarabiał jakieś 20-30 tysięcy złotych miesięcznie. Jako sprzedawca zapisywał firmy do tam powiedzmy przenosił z jednego operatora do drugiego. No i mogłoby się wydawać, no, że koleś jest mistrzem sprzedaży. Nie? No 20-30 tysięcy miesiąc w miesiąc, no to musi być kozak, nie? A się okazuje, że po prostu w tym wypadku no produkt, który oferowała dana firma, był tak dobry, że wystarczyło zadzwonić, mówisz: halo, dzień dobry, mogę panu obciąć koszty telefonii komórkowej 30-50%, zapłacę panu kary za zerwanie umowy z obecnym operatorem i jeszcze dam trochę nowych telefonów, czy możemy porozmawiać? No to wiesz, małpę można, nie, albo gdzie jest haczyk ewentualnie. Natomiast no generalnie, no, mówiąc brzydko, no małpę można nauczyć takiej formy sprzedaży, nie? Oczywiście kwestia zorganizowania całego systemu i tak dalej, tutaj szacunek, ale chodzi o same kompetencje sprzedażowe, nie? Jakbyśmy tutaj brali pod uwagę. I ktoś może mieć nawet przekonanie, że ma kompetencje sprzedażowe, kiedy tak naprawdę nie ma, bo w tym wypadku inne czynniki mają wpływ na sukces. A na przykład ktoś inny w jakiejś innej branży, która na przykład doznaje zapaści, może mieć świetne kompetencje sprzedażowe, tylko już po prostu branża jest, nie wiem, czy produkt, który się pojawił, jest no,
niewystarczający i tak naprawdę zmiany już nie są w kompetencjach sprzedażowych, tylko powiedzmy w produkcie, w organizacji, w biznesie. I teraz podobnie tutaj. Warto się zastanowić, co ja chcę zaspokoić tak naprawdę i może być tak, że pewne potrzeby, które się chcę zaspokoić za pomocą tego wyniku, że ten wynik wcale nie jest dobrym pomysłem na to. Czyli jeżeli na przykład ja mam lambo, bo ja mam problem z akceptowaniem siebie, z problem z krytyką, ja chcę komuś udowodnić, pokazać, podjechać, zobaczyć, patrz, jaki mam świetny samochód, żeby uniknąć krytyki, to jest bardzo taka można ryzykowna strategia. Bo ktoś zawsze ci mówi, bo nakradł, albo bo inwestowanie to nie jest taka prawdziwa praca, nie? Bo prawdziwa praca to jest jak, nie wiem, robisz coś tam, produkujesz cokolwiek, dajesz wartość, a tutaj nie ma wartości. To jest jak gra na, nie wiem, w kasynie. Nie? To się niczym nie różni i to po prostu i tak dalej. I nagle ktoś dostaje w twarz, tak bardzo chciał uniknąć krytyki, poświęcił, nie wiem, lata, żeby nauczyć się inwestowania, zarobić na to lambo, a nagle się okazuje, że dostaje tak w twarz po tych 10 latach. Cały misterny plan, poszedł się walić, dokładnie. Więc akurat w tym wypadku warto byłoby na przykład dużo lepszym rozwiązaniem mieć, pójść sobie na terapię albo właśnie jakąś znaleźć pracę indywidualną, przepracować te, bo to są jakieś kwestie właśnie, może z dzieciństwa, że rodzice akceptowali tylko za sukcesy, a nie akceptowali właśnie w porażkach, nie dawali wsparcia i tak dalej. I dopiero taka praca pozwala na przykład odpuścić, poczuć spokój i wtedy nagle inwestowanie staje się zupełnie innym, jakby jest na innym motywie. Nie? Bo znowu akceptacja innych jest niezależna od nas. To jest znowu cel nieosiągalny. Może nas zaakceptują, może nas nie zaakceptują. Ale to, co jest zależne ode mnie, to jest akceptowanie siebie samego. Więc jeżeli ja chcę zaspokoić akceptację za pomocą innych, żeby mnie akceptowali, no to sorry, to jest niezależne od ciebie. Może ci się uda, może ci się nie uda, może ci się uda na chwilę, a za miesiąc znowu ci nie będą akceptować. Kruche bardzo. Natomiast akceptacja siebie może być dużo bardziej trwała. Więc jeżeli na przykład nagle się okazuje, że gdzieś pod spodem ktoś ma taki motyw i taki ma cel, znaczy głęboki cel ukryty pod tym celem Lambo czy tam sukces w inwestowaniu, no to warto byłoby przewartościować ten cel i zastanowić się, najpierw jakby uzdrowić tę część nas, która ma z tym problem i poszukać innych potrzeb. Czyli na przykład już, nie wiem, zadbać o bezpieczeństwo, zadbać o jakąś twórczość, nie? Że i potraktować to, że te pieniądze mogą być jakimś zasobem na przykład do tworzenia świata lepszym, a nie koniecznie do leczenia swoich traum z dzieciństwa, nie? Bo to trochę jest no, kruche, no. I często będziemy ostatecznie sabotować siebie sami na koniec. Jak opowiadasz mi o tych kompetencjach, to mi się przypomina 2017 rok, kiedy tutaj, wiesz, w świecie krypto bardzo mocno zaczął na początku Bitcoin rosnąć, potem pod koniec roku alty za tym poszły i końcówka roku to było coś niesamowitego, bo spotykałem się z ludźmi, którzy mówią, Daniel, ja jestem traderem. Ja mówię, no świetnie, no ale to jaką strategią tradujesz? No jaką? Wchodzę na BitBeja, kupuję. Ja mówię, ty jesteś inwestorem. No bo wiesz, no, inwestowanie to tylko na wzrosty, tak? No tradowanie, no to też możesz na spadki. Więc no, czy na BitBeju nie ma takiej możliwości, żeby grać na spadki, nie? Oj, dobra, tam ja jestem traderem, nie? I to ludzie, wiesz, przypisywali sobie, że są mistrzami świata. Ja znam takich, wiesz, nagrywali filmiki, powstawało mnóstwo kanałów na YouTubie, ludzie nagrywali filmiki, że zarobiłem milion, wiesz, w 3 tygodnie, czy tam ileś obrotu na kryptowalutach tam w 3 miesiące. Ja sobie mówię, stary, ale to nie jest wielka sztuka zarabiać, kiedy rynek cały rośnie, nie? Bo wiesz, to twoje kompetencje, zaraz zobaczymy, jakie będą, kiedy przyjdą, wiesz, duże spadki, czy będziesz w stanie określić, gdzie w ogóle ten rynek zmierza, jakieś scenariusze, pewne prawdopodobieństwa. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, o czym fajnie mówisz tutaj w kontekście tego, że wiesz, no ludzie, no to Lambo i tak dalej. Ja oglądałem ostatnio Duży w maluchu taki odcinek, chyba gościu się nazywa Budda. I on tam opowiadał o tym, że no w wieku 18 lat mama wyrzuciła go z domu, to bo tam dwubiegunowość miała i tak dalej. No i on opowiadał taki moment, kiedy zaczął zarabiać pieniądze i na słuchawce pracował, zarabiał tam po kilkanaście tysięcy złotych, odłożył sobie na wkład własny do Subaru, resztę pożyczył. Subaru kosztował 150 koła, on 3 dychy wpłacił, 20 parę tysięcy miał, resztę pożyczył od kolegów. I zobacz, dlaczego o tym mówię, bo bardzo wielu ludzi, wiesz, potem jakoś tak chyba wyszło, że on, nie wiem, stracił tą pracę, czy go wyrzucili, nie wiem, o co chodziło dokładnie, ale wiesz, z dnia na dzień nie masz kasy, żeby zapłacić za ratę, która ci przychodzi. I on zobaczył, że jest mnóstwo ludzi, którym podobało się to Lambo i zaczął to znajomym wypożyczać.
Rozumiesz? I tak gdzieś sobie tutaj na tym zarabiać. I o co mi chodzi? Właśnie o tą strategię taką, gdzie wielu ludzi tego nie ma, że okej, dobra, jest taka sytuacja, to wtedy znajdę strategię do tego, aby móc, wiesz, się spiwotować i to teraz muszę na to Lambo w ogóle, znaczy na to Lambo, na to Subaru wtedy, tak, zarobić i zaczął to wynajmować. Ale wróćmy może do takich rzeczy, które są dla nas istotne w kontekście emocji. Jak odzyskać w ogóle motywację do inwestowania, kiedy straciliśmy na inwestycji? Bo podstawową zasadą w ogóle w inwestowaniu jest to, żeby inwestować tylko i wyłącznie te pieniądze, które można stracić. I druga sprawa to dywersyfikacja tego, nie tylko w różne kryptowaluty, ale w różne inne aktywa, które są na rynku. Ludzie często tego nie robią, bo no właśnie, wiesz, all in, tak? Ruletka, wiesz, kasyno, wchodzimy i ma urosnąć, bo jak nie, no to, no zresztą nie ma innej opcji, żeby nie urosło, tak? Więc jak odzyskać motywację do inwestowania, kiedy tracimy na tych, albo kiedy straciliśmy na inwestycje? Tak, czyli no, jedna rzecz to jest to, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli ta praca na swoich przekonaniach, świadomością, nad tymi celami, żeby zobaczyć, no bo właśnie, jeżeli nas na przykład bardzo boli ten brak, nie wiem, akceptacji takiej wewnętrznej i nagle jeszcze umoczymy, no to jest woda na młyn temu tej naszej traumie, tak? Czyli teraz nagle się pojawia krytyk, a widzisz, jednak jesteś bezwartościowy, nie nadajesz się i to jest, może być tak mocne, no że bardzo ciężko nam się z tego podnieść, bo po prostu jest to no, bardzo, bardzo intensywna, emocjonalna nie dla nas trauma, jakby takie poświadczenie tego, przed czym tak naprawdę uciekamy, nie? Więc na przykład uzdrowienie się z tego pozwala nam już mniej tak intensywnie reagować, no bo jak siebie akceptuję i moja akceptacja siebie jest niezależna na przykład od wyników giełdy, czy wyników moich inwestycji, czy wyników mojego biznesu, to dotyczy wszystkich ludzi, to w tym momencie już mam większy spokój, już sam w sobie i te porażki nie są na tyle demotywujące, że później nie jestem w stanie się podnieść tak z tego. Ale też z drugiej strony nie ma co ukrywać, że no mamy jakieś marzenia i mamy, że jakby smutek i żal jest naturalną częścią człowieka. I tego też byliśmy oduczani, tak? Czyli nie płacz, nic się nie stało, jak się przewróciłeś, o, faceci nie płaczą, no i nie masz się już, weź się w garść, ogarnij się. I też jesteśmy wychowywani w takiej kulturze, gdzie nie ma przestrzeni na te trudne emocje, na smutek, na żal. I często dodatkowo przez to i się wstydzimy na przykład tego, jak jest nam smutno, jak jest nam właśnie przykro, szczególnie jak jesteśmy mężczyznami jeszcze, to już w ogóle, nie, bo prawdziwy facet zawsze twardy, ale po mnie spływa. Chłopaki nie płaczą. Tak, chłopaki nie płaczą, dokładnie. My jesteśmy ludźmi, nie? Więc w nas też są te emocje. I byliśmy, bo jest to oczywiście znowu jakaś piękna motywacja, że ktoś, jak przez rodziców, że chciał nas wesprzeć, że chciał nas uodpornić na te trudności życia, tylko że tak to nie działa, niestety. To jest, wiesz, leczenie, nie wiem, wyrostka robaczkowego jakimiś tam lekami przeciwbólowymi, nie? Więc pierwsza rzecz to jest w ogóle zrozumieć, że wszystkie emocje są ważne, tak? Czyli ten smutek jest ważny. Druga rzecz to jest też zrozumieć, że my generalnie przechodzimy, tam w psychologii są opisane sami różne fazy tak zwanego procesu żałoby. I żałoba nie dotyczy tylko na przykład straty, nie wiem, śmierci kogoś bliskiego, tak? Ona dotyczy generalnie niepowodzeń, takich dużych niepowodzeń, nawet małych niepowodzeń, można powiedzieć, nie? Zresztą też znowu przypomina mi się dziecko, nie wiem, straci misia, który był dla niego całym życiem, nie? Bo nie wiem, gdzieś zgubiło, a rodzic mówi, a dobra, kupię ci drugiego. Nie? To znowu dla niego to jest jakaś bardzo trudna rzecz i znowu nie był usłyszany, nie był zrozumiany przez tych rodziców, nie było wsparcia, więc uczymy się na zasadzie, że to się z nami nie tak wtedy, jak przeżywamy te trudne emocje. Więc pierwsza rzecz to jest właśnie ta akceptacja siebie w trudnych emocjach i to też, ja zdaję sobie sprawę, że mogę takie mówić, nie wiem, może truizmy czasami, natomiast zdaję sobie, no, ale to nie jest łatwe, tak? Bo jak mówię, zaakceptuj siebie, jak jest ci smutno, to no, też nie włączysz tej akceptacji. Tak, nie potrafimy. Tak, więc też to wymaga pracy, żeby nauczyć się akceptować siebie w tym smutku. To też nie jest taki hop-siup, nie? Natomiast
Natomiast ten proces żałoby, no to może się składać z kilku faz. Czyli pierwsze to jest zaprzeczanie. Na przykład zainwestowaliśmy, miało wzrosnąć, nagle spadło, zaprzeczamy. Nie, no to jest jakiś błąd, rynek się pewnie odbije, to niemożliwe jest. To jest tylko jakaś chwilowa korekta. Nie wierzymy, nie? Później jak się nic nie zmienia, to nagle pojawia się w nas na przykład druga faza gniewu. Dlaczego mnie to spotkało? Albo tamci, co tam dawali jakieś rady, to złodzieje, hochsztaplerzy, cały świat jest zły i tak dalej. Czyli jest w nas duży gniew, który też możemy znowu nieadekwatnie wyrażać. Albo nie mamy umiejętności do tego, jak sobie z tym gniewem radzić. Jak go wyrazić w taki sposób konstruktywny. No, nie potrafimy. I tutaj możemy przedłużać tą fazę. Nie? Kolejna faza to jest takie targowanie się. Nie? Może jak będę się bardziej przykładał, może teraz tutaj więcej wiedzy zdobędę, więcej czasu będę siedział, więcej, nie wiem, opcji różnych porozważam, to wtedy się na pewno uda. Nie? I tak się targuję z tym życiem, że nie wiem, może odrobię te straty i walczę z tym. Później jak to się nie zmienia, no to wpadam w depresję. Na zasadzie to nie ma sensu, jestem już zniechęcony, nic mi się nie chce. Mogę utknąć znowu na długo. I dopiero piątą fazą jest taka akceptacja, czyli zrozumienie, okej, to jest powiedzmy w pakiecie, akceptuję to, nie podoba mi się, tylko znowu akceptacja nie równa się bierność, tylko akceptacja jest po prostu bardziej takim stanem świadomości, że właśnie są rzeczy zależne, niezależne, że są rzeczy w pakiecie, tak? Że to nie jest tak, że jak będę inwestował, to zawsze będę wygrywał. To nie jest tak, że nie wiem, jak będę miał biznes, to zawsze ten biznes będzie się rozwijać, nie? Że to jest w pakiecie, to jest po prostu element życia. I wtedy mogę z tego jakąś lekcję wyciągnąć. Nie? No i właśnie też NVC, ten model pomaga też przez taki proces żałoby przechodzić. Czyli warto mieć na przykład kogoś, kto... Bo niestety... My mamy taki problem, że jak mamy jakiś problem i zwracamy się nawet do bliskich, to ci bliscy no, nie byli na żadnym szkoleniu, jak radzić sobie z osobami w cierpieniu, tylko mają wiele nawyków, które są destruktywne, typu właśnie, a jakoś to będzie, albo a to jest normalne, a nie przejmuj się, jesteś zdolny, dasz radę, albo właśnie, nie mazgaj się, weź się w garść, bądź twardy, albo bądź mężczyzną. Albo no, było nie inwestować, ja ci mówiłem, wiesz, i tak, no niestety, masz za swoje. Więc my z tym cierpieniem idziemy do kogoś, żeby to wyrazić, żeby mieć kogoś, kto się jakby nas tak, wiesz, leżymy na ziemi poranieni, a ten ktoś zamiast nas tutaj wyciągnąć, mimo że może mieć te pozytywne intencje, no to nas jeszcze dodatkowo nieświadomie kopie leżącego, więc my się jeszcze bardziej zamykamy w sobie. Więc warto właśnie poszukać kogoś, czy jakiegoś psychoterapeuty, czy właśnie kogoś, kto pracuje, nie wiem, może nawet coachingowo, tak? Kto potrafi wspierać osoby w takim procesie żałoby i tam będą, taka osoba będzie obecna, będzie słuchać, nie będzie radzić, tylko będzie dawać przestrzeń na wyrażenie smutku, wyrażenie żalu, opłakanie straty, bo jeżeli mamy takie wsparcie, to po prostu ten proces żałoby szybciej przechodzimy i więcej możemy z tego wyciągnąć wnioski, bo często jest tak, że no, czas leczy rany, jak to się mówi, no ale nie do końca. To jest tak, że dalej mamy ranę, tylko ona jest tam tak już przyklepana, tak, gdzieś zepchnięta. Tak, takie już bardziej płaskie. I może się w nas pojawić na przykład gniew na zasadzie ja udowodnię i będę właśnie zapierdzielał, żeby jakby odgryźć się za tą porażkę. Tylko że znowu jak ja będę w tych silnych emocjach, znowu mogę podejmować nieracjonalne decyzje i samo spełniającą się przepowiednią znowu prowadzić do porażki. Nie? Więc warto właśnie tutaj byłoby po prostu uświadomić sobie, że opłakiwanie, przechodzenie procesu żałoby przy złych inwestycjach jest ważnym procesem i warto byłoby mieć kogoś do tego, kto nas w tym procesie wesprze, tak? Żebyśmy mogli to opłakać, wyciągnąć wnioski, zaakceptować siebie, nie kończyć z jakimś konfliktem wewnętrznym, tylko z takim, no... Marshall Rosenberg, twórca Nonviolent Communication, nazywa to słodkim smutkiem. Czyli, że jesteśmy nie w depresji, przygnębieni, bo to jest gorzki smutek,
tylko jesteśmy w smutku, no bo nie udało się. Mieliśmy jakieś marzenie, nie udało się tym razem, ale mamy akceptację. No właśnie, nie? Ja tylko bym powiedział o takiej jednej rzeczy, że warto też mieć kogoś, kto się zna na przechodzeniu przez ten proces, bo bardzo często rozmawiamy czy z partnerem, czy ze znajomymi i tak dalej, a często no, oni nie mają takich kompetencji, narzędzi, żeby po prostu pomóc. Tak? Więc tak. Trzeba wybrać świadomie, trzeba wybrać też osobę, która faktycznie będzie w stanie pomóc. Mi było ciężko się do tego przekonać, sam zwlekałem z telefonem do ciebie, a teraz sam doskonale wiesz, że jeżeli ktoś ma coś do przepracowania, to chętnie ciebie polecam, bo po prostu sam widzę, jaka to jest jakość, jak szybko można pójść do przodu, kiedy, no tak już poużyję tego słowa, ale skonfrontuję się z kimś, się porozmawia, kto ma na ten temat większą wiedzę, jak to holistycznie działa. Słuchajcie, miało być o inwestycjach, miało być o tradingu, ale widzę, że tutaj wiele takich rzeczy, które będziecie mogli wykorzystać też w kontekście swojego życia. Na pewno zdobędziecie. Tak więc ja, Łukaszu, dziękuję tobie serdecznie za dzisiaj. Was dziękuję bardzo. Zapraszam do tego, abyście komentowali, zadawali pytania, pisali o swoich przekonaniach, no i oczywiście poniżej w linku odbierali też materiał, który Łukasz przygotował specjalnie dla was. No i co? W takim razie do zobaczenia podczas kolejnych wywiadów z Łukaszem. Wykorzystajmy ten moment, bo na rynku dzieje się bardzo dużo. Bitcoin przebił 13 tysięcy dolarów. Ostatnio informacja, że PayPal też przeprasza się z Bitcoinem i przychylnie patrzy na kryptowaluty, więc kto wie, czy to nie jest ten moment, na który długo czekaliśmy, czy zaraz nie będzie dużo wahań, jeszcze więcej spekulacji w tej drodze po kolejne szczyty, a tutaj ta wiedza, o której dzisiaj rozmawialiśmy, jest kluczowa. Tak więc ja się odmeldowuję, dziękuję serdecznie Łukaszu, jeszcze raz wszystkiego dobrego, a was zachęcam do tego, żebyście korzystali z tej wiedzy. Pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam też, do zobaczenia. Cześć.